Dzisiejszy filmik będzie o tym, co dzisiaj kwitnie w ogrodzie, ale trochę też o różach i o ich pielęgnacji. O ich pielęgnacji tak naprawdę od początku sezonu. Cześć, ja się nazywam Kasia i opowiem w dzisiejszym filmie, co robić i jak dbać o nasze róże od początku sezonu, aby one przez cały sezon prezentowały się pięknie, bardzo obficie kwitły i przede wszystkim nie miały tendencji do zapadania na jakieś choroby grzybowe, czarną plamistość, chociaż z tą czarną plamistością będziemy walczyć, ale jest kilka technik, dzięki którym róże będą wyglądały pięknie i będą po prostu się bardzo ładnie prezentować. Pierwsze, ogławiamy róże, czyli urywamy albo przycinamy przekwitnięte kwiatostany, ale robimy tak w przypadku róż, które będą powtarzać kwitnienie. Nie robimy tego zazwyczaj, jeśli nasza róża to jest róża, która kwitnie tylko raz w sezonie. Bo jeśli to jest taka róża właśnie kwitnąca na przykład raz w sezonie, to bardzo często zdarza się tak, że ona ma później po prostu piękne owoce i jeśli my je zetniemy, no to tych owoców po prostu pod koniec sezonu nie będziemy mieć na różach. Więc ogławiamy róże, dzięki temu one będą bujniej kwitły, ale ogławiamy te, które właśnie powtarzają kwitnienie. Ogławiamy rośliny, czyli po prostu usuwamy przekwitnięte kwiatostany. Takie przekwitnięte kwiatostany są też dobrym środowiskiem do rozwoju różnych chorób, w tym grzybowych. Dlatego taki zabieg pielęgnacyjny, jak właśnie ogławianie, nie tylko sprawi, że nasze rośliny będą wyglądały bardziej estetycznie, ale także będzie zapobiegał występowaniu różnych chorób grzybowych na naszych roślinach. Dzięki usuwaniu też tych przekwitniętych kwiatostanów robi się miejsce na kolejne rośliny. A nasze kwiaty czy inne rośliny, które będziemy ogławiać, skupią całą swoją energię na wytwarzaniu nowych, czyli będą coraz bujniej kwitły. A więc ogławianie to łatwy patent na dużą liczbę kwiatów. Więc ogławianie. Oczywiście się nic nie stanie, jeśli tych róż po prostu nie ogławimy. One i tak będą kwitły, ale takie ogławianie dosyć regularne sprawi, że one tu będą fajnie kwitły. Ja często sobie po prostu przechodzę przez ogród i tu podziwiam, co mi akurat w danym momencie pięknie kwitnie. Podziwiam, patrzę, co się tam w tym ogrodzie dzieje, no i jak widzę te nasze róże, no to ciak i urywam je palcami i to wszystko nawet nie biorę, szczerze mówiąc, żadnego sekatora, tylko tą główkę po prostu urywam i tak naprawdę to tyle. Jeśli zobaczycie w swoim ogrodzie takiego robaczka, no to koniecznie przenieście go gdzieś w miejsce, gdzie u Was występują mszyce. Oczywiście będą to na przykład róże, a u mnie mszyce bardzo lubią również maki. No ale wiadomo, że właśnie tych róż jest mi żal najbardziej, więc jak tylko zobaczę właśnie taką larwę biedronki, która szczerze mówiąc nie wygląda zbytnio pięknie, no to przenoszę ją właśnie na taki krzew róży. Nie walczę jakoś specjalnie z mszycami. Zależy mi na tych krzewach, gdzie płatki róż są jadalne, no więc tam po prostu podchodzę do krzewu. Absolutnie nic nie pryskam, właśnie ze względu na to, że te nasze płatki róż są jadalne. Jedyne co robię, no to zgniatam palcami te mszyce niestety, albo właśnie jak widzę gdzieś larwę biedronki, no to podsuwam ją gdzieś pod ten krzak. I to tyle, jeśli chodzi o szkodniki. Od początku sezonu dbamy też, aby nasza róża właśnie nie została zaatakowana przez czarną plamistość. Próbujemy to ograniczać, a niekoniecznie używamy jakichś środków chemicznych, no bo po co nam to tak naprawdę w ogrodzie? Co możemy robić, żeby chociaż mieć tej czarnej plamistości jak najmniej? Regularne usuwanie i sprzątanie pod naszymi krzakami róż, bo tam z reguły jest po prostu tych żółtych liści porażonych tą czarną plamistością najwięcej.
I właśnie kiedy widzimy u dołu krzewu lub w ogóle na całym krzewie właśnie te żółte liście z takimi czarnymi plamkami, no to to jest właśnie czarna plamistość. Zobaczcie sobie sami, jak to wygląda tutaj. A więc to usuwamy i nie kompostujemy tego, bo nie chcemy przenosić gdzieś tych chorób grzybowych, chociaż pewnie jakby się to mocno przekompostowało, no to nic by się nie stało, ale tak czy siak wyrzucamy to raczej do odpadów bio i to wszystko. Czyli sprzątamy, sprzątamy pod tym krzewem, niestety. Generalnie, jeśli róża jest posadzona w takim wietrznym miejscu, to ona będzie miała mniejszą tendencję właśnie do łapania tej czarnej plamistości. Niestety, kiedy ja mam na przykład takie róże, które są posadzone w jakiejś takiej większej grupie roślin, więc tam jakby u dołu tego krzewu zawsze jest wilgotniej, bo one siebie zacieniają, deszcz spadnie, więc taka ciepła i wilgotna temperatura niestety sprzyja tej czarnej plamistości, więc właśnie gdzie mam na przykład takie krzewy, które rosną sobie gdzieś tam samotnie, to one raczej niekoniecznie mają w ogóle tą czarną plamistość, a jeśli już, no to zdarzają się gdzieś tam pojedyncze liście i tak naprawdę to tyle. Mam posadzone na przykład dwie róże obok siebie i tutaj pełno tej kocimiętki, no to już widzę, że coś u dołu krzewu, tutaj jest po prostu trochę za wilgotno, roślinki się zacieniają i co prawda wygląda to właśnie super, kiedy te róże są dosyć w takim dosyć ciasnym nasadzeniu, chociażby przy jakiejś innej róży, no to wtedy jest większe prawdopodobieństwo. Więc jeśli nie chcemy się martwić tą czarną plamistością, no to możemy taką różę posadzić sobie gdzieś w jakimś miejscu słonecznym i unikać takiego właśnie zgrupowania roślin. Mnie się róże podobają właśnie w połączeniu z wieloma innymi bylinami, więc ja będę sprzątała pod moimi różami, pod moimi krzewami, wyrzucała te liście właśnie z objawami tej czarnej plamistości, bo tak czy siak, jeśli nawet nasza róża złapie tą czarną plamistość, to ona i tak będzie kwitła. Po prostu może wyglądać to nieco gorzej i być tu lekko osłabiona. To jest jeszcze fajna róża. Róża angielska Olivia Rose Austin. Trochę pachnie, ale bardzo delikatnie. Tak naprawdę to ona najpóźniej zaczęła teraz kwitnąć ze wszystkich moich róż. Tak naprawdę dopiero to kwitnienie się zaczyna i właśnie pamiętam, że w zeszłym roku ona tutaj była najbardziej narażona na tą właśnie czarną plamistość, bo była bardzo blisko posadzona drugiej sztuki tej róży. Właśnie rośnie sobie tutaj razem z kocimiętką. I tak jeśli chodzi właśnie o tą czarną plamistość, no to tak samo u dołu krzewu miała najwięcej tej czarnej plamistości. Także właśnie w takim zagęszczeniu te róże radzą sobie może nieco gorzej, no ale też pięknie wyglądają w połączeniu z innymi bylinami. No ta kocimiętka to już tak definitywnie tutaj reszta do przecięcia. Planując nowe ogrody, kupujmy z głową. Jeśli nie chcemy się tą czarną plamistością przejmować, to po prostu szukajmy takich róż, które będą oznaczone certyfikatem ADR. I ja właśnie przy wyborze w ogóle róż kieruję się właśnie tą zasadą, że wybieram róże i kupuję róże właśnie z tym certyfikatem. Oczywiście były i takie róże, które mi się bardzo podobały i tego certyfikatu nie mają. Na przykład jest to róża, na którą się skusiłam w tym roku, Modern Art, i ona też niedługo będzie kwitła, więc Wam ją pokażę. Ale takiego certyfikatu nie ma. W każdym razie te róże z certyfikatem ADR powinny być bardziej odporne na choroby grzybowe i w ogóle choroby róż. Dlatego jeśli zastanawiacie się, jakie róże kupić, no to może przeglądnijcie właśnie te, które taki certyfikat posiadają. Wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że one na przykład taką czarną plamistość będą miały. Ale szczerze mówiąc, powiem Wam, że myślę, że każda róża, nawet ta z certyfikatem, i tak jest na to narażona. I tak prawdopodobnie tą czarną plamistość gdzieś w środku sezonu złapie. Może to będzie nawet jeden, dwa liść, ale może się tak zdarzyć. I szczerze mówiąc, nie należy się tym jakoś zbytnio przejmować. One pięknie kwitną, tak czy siak.
i ważne jest też podkarmianie naszych róż. One są żarłoczne, potrzebują stanowiska przede wszystkim słonecznego, wtedy będą bujnie kwitnąć. Są też takie róże, które są przeznaczone do miejsca, które sobie poradzą na miejscu płócienistym, ale większość róż jednak będzie preferowała właśnie pełne słońce, wtedy będzie pięknie kwitła i tak jak wspominałam, są żarłoczne, więc dobrze je podkarmiać jakimś oborikiem suszonym, granulowanym, świeżym, nieważne. W każdym razie dobrze takiej róży coś podrzucać albo podrzucać kompostem. Kompostem ściukować można wokół róż, ona się na pewno odwdzięczy. Aby nasze róże nie były narażone właśnie na przykład na różne choroby grzybowe i w tym właśnie na tą czarną plamistość, to pamiętamy, aby nie podlewać po róży, nie podlewamy po liściach róży, tylko podlewamy pod sam krzew. Podlewamy nie tak jakoś strasznie często, a tylko trochę, ale dosyć konkretnie i tylko raz na jakiś czas po prostu i to wystarczy. Chyba to wszystko. A i ostatnio właśnie jeszcze mówiłam, że niekoniecznie podoba mi się taki kolor pomarańczowy czy żółty w ogrodzie. No dalej jestem tego samego zdania. Natomiast ostatnio właśnie zaczęły kwitnąć nagietki, które już nawet tak mnie kusiło po prostu, żeby je przesadzić z tego mojego frontowego ogródka gdzieś tam do tyłu albo gdzieś tam na bok, bo sobie wymyśliłam, że w tym frontowym ogródku tu mają być raczej takie rośliny fioletowe, różowe, białe, no taka kolorystyka ma być zachowana i taką bym tam chciała, a te nagietki rozsiały się same, wiedziałam, że będą żółto-pomarańczowe i wiedziałam, że ten kolor nie będzie mi za bardzo odpowiadał. A tak samo mi się rozsiały fantastycznie słoneczniki. One są w tej chwili po prostu olbrzymie. Moje podpory, które zrobiłam ostatnio, będę musiała znowu wymienić na jakieś większe podpory, bo one naprawdę już są bardzo wysokie. Natomiast teraz te nagietki zaczęły kwitnąć i one po prostu są tak piękne w tej chwili i tak bezproblemowe i bezobsługowe, że myślę, że to jest fajny pomysł, jak ktoś chce zrobić sobie jakiś taki szybki efekt bardzo małym kosztem i nakładem finansowym, to wystarczy, nie wiem, ze dwa albo już nawet jedno opakowanie takich nagietków i naprawdę tych kwiatów możemy mieć masę. One się super wysiewają same, więc one tak naprawdę posiane raz mogą w tym miejscu, zwłaszcza jeśli nie będziecie potem regularnie sprzątać i urywać przekwitniętych właśnie kwiatów, to one w jednym miejscu mogą już Wam zostać naprawdę na długo, bo mają niesamowitą zdolność właśnie do rozsiewania się. I faktem wyglądają teraz po prostu w ogrodzie pięknie, więc też Wam zaraz pokażę, no po prostu coś cudownego. I co jest? I tu jest szana nagietków. Płatki można zbierać, zasuszać i na przykład wykorzystywać do posypywania ciast, albo można zrobić sobie z tego na przykład napar, herbatkę, albo można te płatki włożyć do oleju i używać na przykład do przemywania twarzy. I to taki olej ma takie działanie lekko odkażające. I to jest też bardzo ciekawe, bo mówiłam jakiś czas temu, że nie za bardzo podoba mi się kolor tej róży, bo był czerwony. A teraz z czerwonego już się zmienił na taki kolor różowy, magenta, coś takiego. No i teraz to już zaczyna wyglądać fajnie. Teraz bym powiedziała, że nawet ten kolor mi się bardzo podoba. Ma taki delikatny zapach, ale bardzo delikatny. Właściwie to pachnie jak trochę taki puder dla kobiet. No to jest moja ulubienica, która jest teraz mocno ogłowiona, więc znowu za niedługo powinna fajnie zacząć kwitnąć. A ta róża też mi się bardzo podoba, chociaż ona się lekko skleja, te płatki się tak lekko mumifikują, jak jest dużo deszczy, ale czasem po prostu wystarczy tylko ten
płatek z zewnątrz oderwać i wtedy pięknie się rozkłada. Taka dosyć delikatna jest. O, takim wszystkim mocno napakowanym, jeśli chodzi o płatki różą, nie do końca służą właśnie takie jakieś deszcze, bo wtedy te płatki im się tutaj sklejają. Jeśli chodzi o trwałość samych kwiatów, co prawda właśnie ona kwitnie bardzo bujnie, ale kwiatki no, są takie raczej delikatne. Ogławiamy. Tutaj jest taka pięknie jasno-różowa, ale w słońcu wybarwia się wręcz do takiego blado-różowego koloru. Tutaj ta róża Comte de Chambord to już jest taki piękny róż, który mi się bardzo podoba, chyba najbardziej. I to jest jak na razie moja ulubiona róża, którą mam, bo po prostu pachnie cudnie. Hans Gunnewein Rose to jest podobne bardzo do tej róży, chociaż tutaj już w ogóle praktycznie zapach jest niestety niewyczuwalny. No i ta czarna plamistość pojawia nam się właśnie u dołu krzewu. Czyli kiedy krzew właśnie jest obrośnięty różnymi innymi roślinami, no to właśnie ta czarna plamistość zdarza się gdzieś właśnie w tych miejscach, gdzie ta nasza róża jest narażona bardziej na wilgoć po prostu. Dlatego też nie podlewamy jej właśnie tutaj po liściach, tylko podlewamy raz na jakiś czas, a mocniej przy samych korzeniach. Tutaj tak samo, czyli to te wszystkie żółte liście, jeśli je widzicie, jeśli oczywiście macie na to czas, bo nie zawsze się tak zdarza, wtedy nic się nie stanie oczywiście, ale jeśli macie na to czas, to po prostu takie liście wyrzucamy do kosza bio i nie kompostujemy tego. Działamy po prostu profilaktycznie, żeby jak najmniej taka róża miała tych liści, a tu niestety troszkę się zdarza, że trochę tych liści jest. Thank you.
I to już na dzisiaj wszystko. Jeśli film Wam się przydał, jeśli Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.